Witam wszystkich. Jeszcze dzisiaj postaram się nakręcić jeden filmik, tym razem o takim podgrzewaczu mini, płytka taka. Kupiona w GoTroniku za 30 zł. Ona się rozgrzewa do 260 stopni. I zobaczmy sobie na stronce GoTronika, jak to mniej więcej wygląda opis. Ok, mamy. I tu jak widzicie podgrzewacz PTC 68 na 78 mm, 230 V zasilany, 300 W. I tutaj mamy opis, że to jest płyta grzewcza do lutowania lub rozlutowywania diod LED montowanych powierzchniowo SMD w paskach świetnych. Urządzenie może być używane również do podgrzewania płytek drukowanych podczas naprawy, szczególnie płytek z podłożem aluminiowym. Można także wykorzystać do układów BGA zastosowania. Zastosowana grzałka PTC z termostatem rozgrzewa się do temperatury 260 stopni. Moduł płytki jest zasilany napięciem siecią 230 V. Moc urządzenia to 300 W. Płyta wykonana z wysokiej jakości aluminium rozgrzewa się równomiernie na całej powierzchni. Nóżki separują płytę od powierzchni blatu stołu, chroniąc ją przed uszkodzeniem. Przewody zasilające do lutowania lub przykręcania do wtyczki sieciowej. I tutaj mamy. Uwaga! Płytka grzewcza PTC podgrzewacza przeznaczona jest dla elektroników serwisantów dysponującym doświadczeniem i wiedzą techniczną. Napięcie zasilania modułu 230 V AC jest niebezpieczne dla ludzkiego życia. No to prawda, wysoka temperatura nagrzewania. Temperatura nagrzewania się do 260 stopni może skutkować dotkliwymi poparzeniami skóry, podobnie pożar w przypadku niebezpiecznego stosowania lub pozostawienia włączonego modułu bez nadzoru. Zgadza się. Zdjęcia produktu. Fajny motyw. No i dobra. Dzisiaj postaram się co zrobić. Przede wszystkim Wam pokazać, jak to wygląda, jak to działa. Podłączyć kabel zasilający 230 V. I położyć na tym taką testową płytkę. To jest szrot od telefonu. Załóżmy, czy na przykład rozlutuje mi tutaj ten pasek, nie? Jak go tak położymy jakoś. Chociaż wątpię, żeby to rozlutowało, bo bym musiał chyba hotem grzać od góry, się wspomagać. I teraz tak, rozpakujmy sobie najpierw tą płytkę. Jak widać, tutaj Chińczyk dał w prezencie nam. Chciałem powiedzieć termopęsetę. Pęsetę. Posłużę się nożyczkami, żeby to rozciąć. Tą folię. Ok. Sobie położymy tutaj, to wyrzucimy. I teraz tak. Tutaj mamy te nakrętki, żeby tam zrobić ten dystans od stołu penseta. Wow. Co tutaj w ogóle na niej pisze? GOOI TS15 antymagnetyczna. Z drugiej strony mamy coś takiego. TS10, aha, tu są rodzaje. TS13, TS15, to jest ta zakrzywiona. I to jest 12 i tak dalej. I coś po chińsku. Wygląda w ten sposób. Na razie jej nie. Aha, bo ona w sumie jest nie bez powodu dodawana do tego, żeby ściągać sobie te diody SMD, które byśmy tam sobie chcieli rozlutować, nie? Także najpierw to zrobimy coś takiego. Przykręcę sobie tymi śrubeczkami. Tak już, żeby ten dystans był, a na końcu sobie polutujemy kabelki od zasilania sieciowego. Worczek strunowy na bok, do kolekcji. O kurde, ale namagnesowane. Ej, to są magnesiki w ogóle. Patrzcie. To są magnesy. I wiecie, co będzie pięknego? Już to widzę, że będzie pięknie współgrało z zestawem mojego D mikroskopę. Tylko
Tylko teraz pytanie. Aha, w ten sposób. Czyli od góry musiałbym tutaj przekręcać. Tak? Nie, źle, źle to robię. Tu jest spód. Tu jest góra. Czyli będę musiał zrobić coś takiego. Śrubka od góry. Kręcimy jedną. Dobra, super. Jeszcze zostały tylko trzy. Elegancja Francja. Druga. Fajne to jest. To już mi się podoba. Tylko jeszcze kwestia, jak to będzie działało. Błagam. Robię pauzę, wypadła mi śrubka. Poczekajcie chwilę. Dobra, nawet chyba zapauzowałem, a nie zapauzowałem, a myślałem, że zapauzowałem. Będzie trzecia. Miuś, ty już mi tu nie wariuj. Cichutko. No tak. Się patrzy, co ja robię i zawsze jak coś kręcę film, to musi się patrzeć i po swojemu tam śpiewać. Co niektórych z was denerwuje pewnie. Dobra. Zrobione. Przykręcone. Sobie stoi. I teraz wam coś pokażę. Ja sobie na chwilę to dam gdzieś na bok. Coś pięknego. Będzie pięknie to współgrało z takim oto stojakiem tutaj. I patrzcie, jak ja to teraz położę. Idealne, pod mikroskop. Teraz obrócę w drugą stronę cały obiektyw i już mogę kręcić, jak coś będę na przykład chciał wylutować. Nie no, zarąbiste to jest. Jeszcze tu mam uchwyty, ale które nie wejdą. Też zrobiłem sobie takiego moda małego tej podstawki, że umieściłem tutaj. Wow, mocno się trzymają te magnesy. Umieściłem sobie takie dwie podstawki z tego mikroskopu, co kiedyś kupowałem. I dzięki temu mogę sobie teraz na przykład tutaj przyczepić, przymocować jakąś płytkę. Widzicie, i mam teraz stabilnie trzymającą się płyteczkę, którą mogę sobie lutować. Też fajny bajerek, ale to na razie sobie na bok odstawimy. I teraz tak, teraz pobawimy się w lutowanie. Ja sobie wezmę tutaj małego wspomagacza, czyli trzecią rękę. Tutaj sobie ściągnę tą izolację z tego. Najpierw pobielę sobie tutaj te kabelki. Może to już nie będę wam pokazywał pod mikroskopem, bo tutaj nie ma co za bardzo pokazywać. Ale tak, wezmę sobie wykałaczkę. Trochę ją oczyszczę. Nabiorę troszeczkę topnika na tą końcówkę, żeby mi się to lepiej lutowało. Idealnie. Wykałaczkę sobie jakoś muszę zawsze na bok odkładać. I teraz takie coś, taki patent. Na razie będę używał stacji tej starej WEPA. Nawet ją ustawię tak, żebyście widzieli temperaturę. Da się jakoś ją tak postawić? Szkoda, że jej nie można jakoś tak stawiać. Może tutaj, jakbym ją postawił. 200 stopni, 937D. Założyłem na niej tego grota, co dzisiaj kupiłem, do tych niby rezystorów, ale on jest cholernie duży, także będzie miał dużą moc odprowadzania ciepła. Także pobawię się też. Wow, spadła mi koszulka termokurczliwa, która będzie potrzebna do potem do przymocowania tych przewodzików. Dobra, lecimy. Polutuję to na razie na cynę bezołowiową, którą dzisiaj kupiłem, się nią pobawię. A zobaczmy, jak sobie grota namoczę. Oczyszczę. Wow, dobra. Lecimy z temperaturą, damy sobie 320 stopni. Wiecie, co najpierw zrobię?
Chyba nawet będziecie to widzieli. Dobra. Najpierw ja sobie tak ten topnik tutaj roztopię na tym kabelku. Elegancko. Dobra. Jeszcze raz troszeczkę dam tego topnika. I dopiero teraz przeprowadzę taką jakby faktyczną. Faktyczne pobielanie. No, jeszcze spadł mi koc od papug. Dobra. Elegancko. Nie no, ten grot jest potężny. Naprawdę. Mocny. Super. Wyczyścimy sobie. Trochę temperaturę skręcimy. To jest właśnie ten minus. Położę sobie tutaj tak z boku. Ok. To jest minus właśnie tej stacji, że ona musi być skręcana, nie trzyma. Nie ma czegoś takiego jak standby czy coś w tym stylu. Dobra, teraz lecimy z drugą końcówką. Ale ten grot jest mega do takich kabelków. Mega, mega, mega. Znowu sobie ustawiam 320. Spoko. Już mi się spodobał w tej stacji ten grot. Jest bardzo duży. Co bez problemu mi tutaj pobiela ten drut. Mega. Znowu skręcam. No taki sposób mam na tej stacji wepa. Czyszczę tutaj sobie tym druciakiem drut i wygląda jak nówka. Zobaczcie. Dlatego skręcam, żeby nie katować tego grotu, wiecie? I to jest bardzo dobry patent. Też można jakoś tą stacją się bawić. Dobra, to mam polutowane. Teraz tak o, nałożę na pewno teraz dwie tutaj koszulki termokurczliwe, żeby potem je sobie ścisnąć. I teraz mam końcówkę, na którą nałożę sobie większą jeszcze koszulkę termokurczliwą, żeby jej potem nie zapomnieć. I teraz muszę polutować ten kabel. Te końcówki dwie. Nagrywa się? Nagrywa, dobra. Także lecimy. Ja sobie złapię nawet tak jak najbardziej tutaj z boku. Znowu nakłożę troszeczkę topnika. Tu jest bardzo cieniutki drucik, bo tutaj sztukowałem ten cały kabelek. Dobra, znowu 200, 325, niech będzie cyna bezołowiowa, spoko jak na razie. Trochę poczekam, niech mi złapie tą temperaturę. I teraz polecimy sobie tego drugiego. Dobra, myślę, że spoko będzie. Teraz od razu szybko sobie zrobimy drugą końcówkę. Też naniesiemy topnika, żeby nam się lepiej lutowało. Wyczyszczę grot. Ok. Ten grot jest naprawdę potężny. Dobra, cyna bezołowiowa jak na razie daje rady. Teraz co ja muszę zrobić? Polutować teraz jedną stronę. Właściwie to sobie muszę nałożyć troszeczkę
na ten grot cyny. Okej. Okay. Trochę za długo to trzymałem, ale powiedzmy, że złapało raz drugą końcówkę. Złapię. Znowu muszę sobie nanieść trochę cyny. Mam troszeczkę jeszcze topnika, żeby łatwiej mi się to lepiej polutowało. Okej. Lecimy z drugą. Muszę to jak najbardziej naraz złapać. Dobra. Mamy to. Oczyścimy sobie grot. Jeszcze raz go namoczę w topniku. Wyczyszczę. I to jest chyba najlepszy sposób, żeby konserwować grota. On jest wtedy bardzo dobrze się go czyści, jak się zamoczy w tym topniku i w gąbce oczyści. Taki odkryłem jakiś ostatnio patent. Dobra, to mamy, to mamy. Teraz wystarczy, że sobie zacisnę tutaj, że je tą koszulkę termokurczliwą na jednym i na drugim. I do tego wykorzystam sobie taki palniczek, co mam. Także ja na chwilę idę po niego, robię pauzę. Lecimy dalej z filmikiem. Fajny palniczek, naprawdę kupiony w ABCRC sklepie. I teraz sobie podgrzeję tutaj te termokurczki, koszulki. O, nawet się przyczepiło do tego, dobra. Delikatnie. Superancko. Jeszcze tylko na końcu tak złapię, żeby mi się mocno one ścisnęły. Dobra. Porobione. I teraz na te dwie nałożę jedną większą, jeżeli mi to złapie. Specjalnie wziąłem taką większą. Widzicie? Teraz większą mam. Rozłapie mi te dwie. Dobra, ja sobie przylepię to. Przyczepi się, ok. I lecimy z tą. Dobra, mamy to. Taki palnik jest o wiele szybszy niż stacja Hot Air. Jeżeli to się umiejętnie robi, nam też pięknie to skurczy. Nawet jeszcze troszeczkę bym tutaj przy tej końcówce. Dobra. No i mamy. Mamy to już zrobione. To sobie odłożę na bok. Trzecia ręka bardzo się przydała, ale to naprawdę bardzo. I teraz, co ja muszę zrobić? Na pewno już włączę stację, bo będę musiał się podłączyć tym w miejsce tej stacji. Grot zdał egzamin, mega fajny. Jeszcze sobie go wyczyszczę. Naprawdę spoko ten grocik jest. Cholernie duży i ładnie będę dotykał tego. I na takie większe jakieś lutowania jest spoko. Stację sobie odłączymy już. Jestem ciekawy, jak to wypadnie. Dobra. Ja zrobię na chwilę pauzę, sobie schowam tylko stację i zaraz
Lecimy z tym podgrzewaczem. Dobra, słuchajcie, to już mam wszystko porobione. Jak widzicie, jest podłączone do kabla, który podłączymy do sieci 220 V. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie, że korki nie wywali. Także ja nagrywam. Jak się przerwie nagrywanie, to znaczy, że jakieś zwarcie było. Uwaga, się boję troszeczkę. Podłączam to do gniazdka 220 V. Na stole jest to położone, także dobra, lecimy. Mam nadzieję, że nie będzie zwarcia i że wszystko jest dobrze. Podłączone. Okej. Nic nie było, żadnego wybuchu. Położę sobie to na bok, na dole. 260 stopni, tak? Czyli cyna tutaj mi się powinna topić. Ja sprawdzę, czy to grze... Wow, już gorąco jest. Zrobimy sobie mały test. Specjalnie wyjąłem z szafki takie urządzonko. I zobaczmy, jak to się będzie rozgrzewało. No nieźle, powiem wam. Nieźle, nieźle. To ma dojść aż do 260 stopni, słuchajcie. 180 to już jest naprawdę sporo. 190-200. Sprawdzę, czy się cyna będzie topiła. Topi się cyna. Dwieście dwanaście, 210. Powiedzmy, że tym tak dokładnie nie zmierzę. Musiałbym mieć. No, tym tak dokładnie nie zmierzę, ale na pewno powyżej 200 ma. Także co teraz zrobimy? Teraz ja bym chciał wylutować sobie z tego telefonu, wiecie co? Te gniazdo SIM, tylko jak to zrobić, cholera? Ogólnie chciałbym też wylutować te gniazdo i te USB-ka. Dobra, zrobimy inaczej. Ja wyciągnę stację Hot Air, wspomogę się stacją Hot Air. Wykorzystam do tego oczywiście jeszcze sobie tą pensetę. Tu już ją nawet otworzę. Zobaczymy, czy uda mi się coś zdziałać na tej płytce od telefonu. Ok. To sobie odłożymy tam na bok do śmieci. Dobra, zróbmy tak. Ja zrobię na chwilę pauzę. Postawię tutaj obok sobie stację Hot Air. I zobaczymy najpierw bez stacji, czy coś uda się zrobić, i potem ze stacją. Dobra, słuchajcie, teraz będzie mega test. Podgrzewacz, płytka. I co bym chciał sobie najpierw tu wylutować? Powiedzmy, że co tutaj złączę? Ja położę, albo nie, najpierw spróbuję odczepić te tutaj, ten głośnik. Nie wiem, czy go nie uszkodzę, ale jakoś położę go tak. Ile tu jest bateria? Oj, tu jest bateria, boję się, żeby ona nie wybuchła, bo ta bateria może mocno strzelić. Także ja na razie
Chyba, żebym jakoś się czymś szybko teraz odczepił. Po prostu na chama jakoś ją odczepię. Dobra, odczepiłem ją na chama. Bateria wyjęta. Nie będzie zagrożenia wybuchem, że tak powiem. Spróbuję sobie ten głośnik najpierw jakoś wylutować. Albo wiecie co? No, troszeczkę plastik to jest ogrzeje. Mam nadzieję, że tu się nie przepali. Dobra, głośnik jest z boku. Okej. Dysza założona. Dobra, ja to z hotem na razie wylutuję ten głośniczek. W sumie powinienem trochę dłużej poczekać, ale to powinno szybko pójść. Chyba, że jest sklejony. Dobra. Widzicie? Odlutowane. Zobaczmy sobie teraz jakieś elementy. Ja obrócę ją na drugą stronę. Tu coś odpadło w ogóle. Cyna. Dobra, bez stopnika jadę. Hardcore. Zobaczymy, czy te gniazdo uda mi się wylutować. Nie uszkadzając go oczywiście. Tak naprawdę to można dużo rzeczy zrobić. A w jednym miejscu nie mogę tak za bardzo grzać. No, takie gniazdo już jest trochę trudniej wlutować. Jeszcze mi telefon się włączył. Słuchajcie, nie wiem jak to. No dobra, to wyszło. Gniazdo. Musi trochę dłużej poleżeć, ale elementy schodzą jak po maśle. Teraz sobie przesunę. Tam już czuję, że od spodu klawiatura jest do wymiany. Wyszło. Dobra. To ja teraz sobie spróbuję wylutować. Widzicie? Tu już klawiatura od spodu jest dead. Także to nie wszystko takie jest piękne, jakby się nam wydawało i proste, ale spróbuję sobie wylutować te gniazdo. To będzie trochę trudne. Ale udało się. Sukces. Ej, powiem wam, że to jest już wypas. No naprawdę, jak tak mi poszło te gniazdo łatwo, wierzcie mi, bez tego podgrzewacza by było mi trudniej.
wylutować. Teraz najlepsza rzecz, znaczy najtrudniejsza. Boże, jeszcze mi ta wpadła, ta kurde. Teraz będzie najtrudniejsza rzecz. Wylutowanie tego dużego gniazda. Ja pindole. A stopnikiem to by było oczywiście o wiele lepsze. Ale wiecie co, ja na razie zakończę na tym. Ale to daje rady, to naprawdę wspomaga gigantycznie. Przecież ja te gniazda wylutowałem na totalnym lajcie. Już mam nadzieję, że nie będzie gorące. Zobaczcie. Całe gniazdo. Całe jest. Całusieńkie. Calutkie gniazdo wylutowane do odzyskania w jakimś tam urządzeniu, chociaż tutaj ta Nokia ma dosyć specyficzne gniazdo USB, bo jest dosyć dużo tych pinów. Gniazdo wylutowane. Najlepsze jest to, że tak jak się przyjrzę, te gniazdo jest naprawdę, ono jest bardzo skomplikowane. Zobaczcie, ile to jest nóżek. Wylutowane. Dobra, ja odłączę w ogóle zasilanie teraz tej płytki, żeby ona się nie marnowała. Mega, mega. Już mogę powiedzieć, że to jest cyna w ogóle na tej płytce się bez problemu roztapia. Tutaj mamy pozostałości po klawiaturze, która była od spodu. Po prostu powiem wam tak, nie zabezpieczyłem płyty od spodu żadnym kaptonem bądź folią aluminiową. No i wiecie, jak macie jakieś takie elementy, które są podatne na wysoką temperaturę, to one wam się uszkodzą. Wszelkiego typu gniazda. Także robiąc coś na takim podgrzewaczu, trzeba to robić z głową i przede wszystkim zabezpieczać elementy taśmą kaptonową bądź też folią aluminiową. Ale gniazdo, ono i tak już było troszeczkę przygrzane wcześniej. Powiem wam, bez problemu. To jest nadal sprawne jeszcze gniazdo. Tutaj trzeba by było troszeczkę ewentualnie podszlifować, żeby karta wchodziła elegancko. Bo to chyba jest... Tak, to jest akurat róg. Zobaczcie. Całe gniazdo, to pójdzie gdzieś do dworeczka. No i co najlepsze, odzyskałem coś takiego. I wiecie, do czego mi teraz to może posłużyć? Do budowy, DI obudowy do ładowania baterii. Z tą płytką, jakoś zrobić obudowę, to przykleić, podlutować się pod to i wtedy, gdzie ja tu miałem tą baterię? Wtedy takie baterie, może nie od tego, bo tutaj o to nie wejdzie, jest za szeroki rozstaw, ale jakieś tam baterie mogłem ładować tym. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Jakieś takie pudełeczko. Bez problemu wylutowałem też ten element od anteny. Popatrzcie się. Można fajne rzeczy robić. Gniazda na przykład bez problemu, tylko zabezpieczyć, położyć nad tą płytką.
dać czas na rozgrzanie się. Oczywiście też płytki. I to wspomaga te, wtedy bardzo wspomaga rozlutowanie części. No na przykład nie wiem, czy bym wylutował tak fajnie, szybko, samym hotem, bez tego, nie uszkadzając tutaj tego gniazda, tych plastików, które są w środku, nie? A tutaj to zeszło pięknie. No i jeszcze te gniazdo, to już mówi samo za siebie, bardzo skomplikowane. Mega, mega fajna, przydatna rzecz. Głośnik już jest. Tak, jest do wywalenia, raczej do wywalenia. Mógłbym uratować go. Oczywiście wyciągając sam głośniczek, chociaż nie chce mi się teraz tym bawić. Ale. Gorąco jeszcze. Jeszcze jest gorąco. No. Dosyć się nagrzewa. Sporo. To sobie potem wyczyścimy, jak ostygnie. Polecam, polecam tą płytkę. Genialna jest. Jeżeli umiejętnie z głową to będziemy stosowali, to możemy wszelkiego typu rodzaju takie gniazda wymieniać bardzo sprawnie w telefonach. I co? I to by było na tyle. Taki teścik płytki podgrzewacza za 30 zł z Gotronika, którą miałem w ogóle kiedyś już wcześniej kupić z AliExpressa, ale wyszło jak wyszło i kupiłem w Gotroniku. Także to było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.